Siemanko, z tej strony MJack i dzisiaj zagramy sobie w Subnautikę. Ogólnie gierka przyjemna, jak dla mnie. Dostaliśmy nowe powiadomienie, nowy sygnał. Kurde, jest noc, no. Ale ja wam coś pokażę, co ja tutaj zrobiłem nowego. A mianowicie nową bazę, a raczej... To jest bardziej taki schowek, bo tutaj mam troszkę rzeczy ogólnych. Kurde, nie tu. Takich bardziej śmieciowych, a raczej przydatnych w przyszłości. I tutaj mam troszkę jedzenia i wody. Pomyślałem, że dzisiaj pójdziemy za tym sygnałem. Dlatego weźmiemy sobie tak ze 3 łypacze, może ze 3 butelki wody. Apteczkę też możemy wziąć. Pójdziemy, odbierzemy sobie sygnał. I lecimy w przygodę. Szkoda, że nie ma dnia. Nie ma dnia baterii. Aurora, zbliżamy się teraz do planety i mamy miejsce do lądowania, które jest, no, lepsze niż przewidywaliśmy. Wysłaliśmy nam współrzędne. Wyrównywanie orbity zajmie nam kilka dni. Powinniśmy być w stanie nawiązać bezpośredni kontakt z wami w tym czasie. Później przylecimy, by was uratować. Bez odbioru. Czyli nie, czyli to nie jest żaden nowy sygnał. Tylko zobaczcie, miejsce lądowania Sunbeam. Ze względu na to, że nie udało nam się wyłączyć tego działka. No w sumie, kto nie widział jeszcze tej gry, to sobie zobaczy w sumie. Ale też pewnie już się domyślacie. Myślałem, że pójdziemy na jakąś ekspedycję, a dopiero w następnym odcinku pójdziemy tam, no bo tak jakby... Nie będę 40 minut czekać teraz specjalnie ucinał filmu, żeby pójść tam. Dlatego dopiero w następnym odcinku to sobie ogarniemy. A jak na razie możemy popływać, poszukać czegoś ciekawego. No więcej was matka nie miała. Fuck you. Czy jak ja ich nie lubię? To one mnie zabiły. W pierwszym czy w drugim odcinku. Fuck us, bitches. W ogóle zauważyłem, że oglądalność Subnautiki tak jest znikoma, że nie do końca znajduje sens ostatnio nagrywania tych odcinków. Ale kilkoro z was mi powiedziało, żebym nagrywał na kanale to, co chcę nagrywać, a nie to, co zbiera oglądalność. I faktycznie... Kurde. I faktycznie mają rację, no bo kurde... Jakbyście na przykład chcieli UCN na cały czas, a ja bym nie miał ochoty na UCN, a to wtedy... O, fuck. Czy ja mam baterię przy sobie? Mam baterię. Dobrze. To jakbyście chcieli ciągle UCN-a, a ja bym nie chciał nagrywać UCN-a i na przykład byłbym nie w humorze, żeby nagrywać UCN-a, to wtedy te odcinki nie miałyby większego sensu w sumie. No bo co z tego, że ja nagram wam UCN-a, skoro ja będę siedział taki markotny, bo nie będę chciał w to grać czy coś. Wtedy to nie ma zbytnio sensu. Inna sprawa, że zmieniłem nagrywarkę tak jakby na OBS-a i program do montowania na Premiere Pro w końcu. Zobaczę, jak mi to wyjdzie, czy to wyjdzie mi na lepsze, czy na gorsze, bo pewnie niektórzy z was widzieli odcinek z GTA, który się popsuł pod względem ogólnym. Mam nadzieję, że uda mi się ten film zrobić tak, żeby nie był taki popsuty, bo to jest bez sensu wręcz taki odcinek. Oj, kwarcu będzie nam później brakowało i to dużo. Oj, naprawdę dużo będzie nam potrzeba w przyszłości kwarcu. Na tą bazę, na te szafki jest potrzebny nawet kwarc. Wiecie, później szkło robi się z kwarcu i tak dalej i naprawdę tego jest dużo potrzeba. Z czasem. Więc pozbieramy sobie surowce troszkę. Na razie nie mam nic bardziej, nic lepszego ani ciekawszego do roboty na razie nie mam. Może nam się jakiś sygnał w tym czasie włączy. Któż to wie? No cóż. What? Ja tu gdzieś przeszedłem przez teksturę.
What? Subnautica? Halo? Nie no, fajnie. I to jest gra w pełnej wersji, zaznaczam. W ogóle chciałbym przejść Subnautikę, zanim wyjdzie update. Bo update ma być bardzo ciekawy, ma dość fajny ląd, taki lodowy, zimowy ląd nowy. Więc może być naprawdę ciekawie. A że ja lubię Subnautikę, to bardzo, ale to bardzo chętnie bym to zrobił. Ten. Zwiedził, że tak powiem. Pograł na tym świecie. Bo why not? Kurde, już mnie oczy bolą. Hała. Jest za ciemno troszkę w tej Subnautice. Jak na moje. Formalnie moglibyśmy na przykład, nie wiem, do Aurory popłynąć, no bo no, why not? W sumie mamy skafander przeciwpromienny i tak dalej. Ale nie chcę tam się na razie mieszać ze względu na to, że nie mam tych. No chcę po prostu mieć na to oddzielny odcinek, ok? Więc nie pójdziemy w tym odcinku, tylko może w następnym, bo przecież Sunbeam będzie w następnym. Więc zobaczymy. Czy pójdziemy w następnym? O, fuck, czy jeszcze w następnym? O, fuck, już drugi. O, fuck, już trzeci. Fuck, czwarty. No, fuck, kolejny. Kolejny. Shit. Znowu z 7 się ich na mnie rzuciło. What the fuck? Panie, 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 won! Won! Bierz swój złom! Spierdylaj ode mnie! Jezus Maria. Kurde, chciałbym coś nowego podkrywać, a na razie zbytnio nie możemy. O, już nie mam miejsca w ekwipunku. Głównie nie możemy ze... Tak. Głównie nie możemy ze względu na to, że nie mamy tego. Simafa nie mamy. A bez Simafa to tak troszkę ciężko zwiedzać tutaj jakieś głębsze tereny. No niestety, a nie mamy tej. Nie stacji dokującej. Stacja do końca nam się przyda też, ale to później. Ale potrzeba nam jest... Chociaż nie, stację do końca chyba mamy. O, przenośna konsola pojazdów. Składniki nieznane, mamy 2 na 3. Na Simafa też mamy dopiero 2 na 3. Mostka cyklopa. No na cyklopa będzie dużo. I to nam się przyda bardzo. Pomieszczenie wielofunkcyjne bardzo nam się przyda. Bo tak jakby, nie żeby coś, ale pomieszczenie wielofunkcyjne jest nam wciół potrzebne, żeby zbudować jakąkolwiek bazę podwodną. Bo wiecie, mogę mieszkać aktualnie tylko w takim czymś, a chcę mieć właśnie te... Chcę mieć taką większą bazę, a żeby mieć taką większą, to muszę mieć to pomieszczenie wielofunkcyjne. Moglibyśmy na przykład pójść na drugą wyspę dzisiaj. To też brzmi jak plan, ale chciałbym tam już z Simafem polecieć. A wracając do tematu budowlanych. Czy ja mam stację dokującą? Zgaduję, że nie. Boże, po co ja tego tak szukam? No oczywiście, że nie mam stacji dokującej. No przydałaby się stacja dokująca. Bo w stacji dokującej możemy ten, modyfikować sobie Simafa i możemy go ten, jak go zostawimy w takiej stacji dokującej, to on będzie nam się ładować, więc nie trzeba będzie mu ogniw zmieniać i nie ładować. Dobra, wiecie co? Podpłyniemy sobie do Aurory, poszukamy czegoś. A to może ekwipunek wyczyszczę. Ale ja myślę, co nie? Ale jestem mądry. Polecam. Polecam być mną. Puszczmy sobie tutaj wszystko. Baterię zero też mogę zostawić. Możemy wziąć sobie... Albo nie, wodę to my tam znajdziemy. Jedzenie jest najważniejsze. Apteczkę mamy jedną, tam też apteczki znajdziemy, bo w tych skrzynkach tam jest dużo tych rzeczy. No i płyniemy. Może coś znajdziemy po drodze ciekawego do zeskanowania, może właśnie konsolę pojazdów. Bo jak znajdziemy, to w tym odcinku jeszcze ją zrobimy.
Fajnie by było. Co to jest? Nic ciekawego. Fajnie by było znaleźć tą konsolę pojazdów w serii. Przydałaby się nam. Gdzie jest Aurora? Gdzie jest Aurora? Tylko nie będziemy płynąć bardzo za nią, bo tam jest ten Lewiatan. Nie pamiętam, jak on się nazywa dokładnie. Tych lewiatanów jest naprawdę dużo. My to chyba mamy już. Mamy. Tego nie muszę skanować. To też mamy. A to co to jest? Analizator próbek. Uszkodzony. Tu mamy. Ale patrzcie, tu nas nie było. No i nic, przeszukamy sobie to miejsce. To mam. Kosz na śmieci. Poważnie. Naciul mi kosz na śmieci. Znaczy wiem naciul. Analizator płynów. Tam był próbek. Też uszkodzony. Naciął mi to. Automat z przekąskami? Co? To jest Seaglade. Seaglade'a przecież mamy. To mam. Ło. Wózek wiłowy. Nic tu na pewno już nie ma? Chyba nie. Chyba wszystko przeskanowaliśmy, co powinniśmy. Tu jeszcze jest coś tak oddalone dziwnie. To może być coś ciekawego. No, Seaglade, okej. Never mind. Jak będzie nam potrzebny kiedyś ten tytan, to tutaj podpłynę. Bo jak się ktoś jeszcze nie kapnął z każdego... O, tu jest dużo soli, co mi się przyda. To nawet bardzo. Bo zasolone ryby to tak jakby... A, bo nie dokończyłem. Bo jakby ktoś nie zauważył, to... Tytan wypada z rzeczy, które już przeskanowałem wcześniej, których już mam. Tak, smędzą mnie plecy, goddammit. Nie polecam. I kontynuując, sól nam się przyda, bo tak, o Boże, bo takiego zasolone ryby mają dłuższy stan przydatności do spożycia niż usmażone, więc no, sól nam się przyda bardzo. A to też sobie później tutaj przypłynę, nie będę was teraz zanudzać tym. Ja tu szukam ciekawych skanów, a nie, kurde, soli. Szukam przede wszystkim tak jakby stacji dokującej, pomieszczenia wielofunkcyjnego i tego. To jest reaktora? Co to jest? Silnika cyklopa. O. Co to? What the fuck? What the fuck? To chyba ten lewiatan. Jakie bydle. Wiecie co, ja może sobie zapiszę grę. Bo ja tutaj się kręcę i kręcę. I się czuję chyba zbyt pewnie przy nim. Staram się być... Fuck! Fuck! Jakie bydle! To może mi Simafa na hita zjeść. Jakie wielkie bydle zostatnie. Zostatnie. Jakie to bydle jest wielkie. A podobno w tej grze są jeszcze większe lewiatany. W ogóle lewiatan to nawet nie jest nazwa. To nie jest nazwa. O, mogę cię zeskanować. Chodź, daj się zeskanować. O, fuck. Jakie bydle! Ale się sram. Tak jakby... Bo nie skończyłem. Lewiatan to jest nazwa wielkości w sensie. Że to jest duża ryba i dlatego to się nazywa lewiatan. Lewiatan to jest nazwa tak jakby od, zależna od wielkości. A nie nazwa własna. Okej, okay, mam schemat silnika cyklopa, fajnie. Cyklop też nam się przyda w przyszłości. Wypijmy coś i zjedzmy. Ja tu zejdę teraz na zawo przez to bydla. Bo to są ciekawe rzeczy. Aha, zgliczowana skrzynka, polecam. Bateria, o, przyda mi się. Jest to wielkie bydle, zostaw mnie. Oj, nie wiem, czy nie za głęboko nurkuję. O, tak jak mówiłem, woda.
Tam była wcześniej apteczka, pamiętam. Tak, muszę wypłynąć, bo zaraz się utopię. Co jest? Co jest? Co jest? Trzęsie? Co? What? Gdzie jesteśmy od tyłu? Czy jest tu jeszcze coś ciekawego? Co to jest? Mostka cyklopa, okej. Przyda nam się wszystko. Czyli mostek cyklopa też już mamy. To też jest mostka cyklopa, to skoro mamy, to już nie będę tego brał. Szkoda miejsca w ekwipunku. Jezu, jak to słychać, to bydle tutaj. To jest gdzieś blisko. Co to jest? Silnik? Silnik też mam chyba. No mam silnik, okej. Czyli mam silnik i mostek, ale czegoś jeszcze mi brakuje. Wydaje mi się, że na cyklopa były potrzebne trzy rzeczy. Jezu, co to za dźwięki, co to za soundtrack się włączył. What the fuck? W ogóle zastanawiam się, gdzie są ciała? No patrzcie, rozdupiło całą tą... całą tą aurorę. What? To był cień tego bydla. What? Co jest? Czy wy to widzicie? What the fuck? To miejsce jest albo jakieś kuźwa nawiedzone, albo nie. Ja chcę cię zeskanować. Jezu, jakie bydle. Ja się wolę trzymać z tego, od tego troszkę z daleka. Boże, jak tu widoczność jest dupna. Silnika to ja mam. Ale ciągle nie ma tego. Jak to się wabi? Kurde. Konsoli pojazdów nie ma ciągle. To jestem taki jakby głównie dlatego. Jaka to jest dupna widoczność, ludzie! Wam na YouTubie to już w ogóle tutaj nic nie widać, ale... uwierzcie mi, że... u mnie nie jest wiele lepiej. Ja tu nic nie widzę, o! To nam się bardzo przyda. Ej, serio, ja się zgubiłem, ja nie wiem, gdzie ja jestem. Wypłyńmy na powierzchnię, bo ja się naprawdę zgubiłem. Aha, jest tak ciemno, bo jest noc. No to najgorzej na świecie przecież. Jak jest noc, to jesteśmy w totalnej dupce, że tak powiem, bo tak jakby tutaj nic nie widać. O, fuck. Dobra, nie ma sensu. Będę się zbliżać powoli już w kierunku tego. Już tak jakby... po nocy nie ma sensu się tu kręcić. Ja nie widzę tego lewiatana.
A ten lewiatan widzi mnie. Ja nie pamiętam, jak on się nazywa. Jaki to jest lewiatan? Ghost lewiatan? Nie, ghost lewiatan to nie jest ghost lewiatan. Czekaj, jaki to jest lewiatan? Jak ktoś wie, napiszcie mi w komentarzu, bo naprawdę nie pamiętam, jak się nazywa ten lewiatan. Ni chuchu, nie wiem. No cóż, życie. O Boże Święty. Lewiatan! Co on mnie gonił? O, shit, dobra, wiecie co? Ja stąd spierdylam. I don't care. Aj, kapitanie, wracam do domu. What the fuck? Dlaczego to bydle mnie goniło? What the fuck? Wiecie co? I don't fucking care. Ja będę sobie tutaj pływać. Po płyciznach. Dzień wstaje. Ja tutaj po płyciznach sobie popływam. Poszukam jakichś fragmentów aurory. Tu też da się znaleźć takie części. Co to było? Co to było? What? Gdzie? Dlaczego? Jezu, to to było! To jest to pływająca wyspa, kuźwa. Znaczy to jest ogólnie, no, to jest stworzenie, ale ja się śmieję, że to jest pływająca wyspa. Jakie się wystraszyłem tego. Gościu, nie strasz. Brawo, grzbiet. Weź. Ale ty jesteś masą. Mój skaner ci nie może ogarnąć. Rozbij pąkę. What? Są tu jakieś nowe rzeczy, które... O! Koszykownik. What the fuck? Jak się rozdar, ale co mnie bije? Co mnie bije? Co to jest? Tygrysiczka! Jakie bydle małe! Jakie małe bydle! O, ty gnoju, zostaw mnie. To mam. Czy jest tu coś jeszcze nowego? To? Nie. Fuck, utopię się zaraz. Ej, bo ja znowu jestem przy aurorze! Fuck! Co to jest? Jezus Maria! Mój zegarek pokazuje, że już trzeba kończyć odcinek, a ja tu znajduję nowe rzeczy. No i super, że przekroczono. I don't care. Co to jest za miejsce i dlaczego jest takie... Co to jest? What the fuck? Jakie malutkie! Jaki słodziak! Świetlik skalny! Jaki słodziak! Wiecie, ja tutaj się śmieję, że ale słodziak, co to było? What the fuck? To mogłem zeskanować? Nie, to mogłem zeskanować. What the fuck? Co ja mogłem zeskanować? A to? Dzięgielówka fioletowa. Nie wiem, kto wymyślał te nazwy, ale miał łeb. Tyle powiem. Co to jest za miejsce? To jest zejście w kopalni. No to nieźle. Ale ja chcę wrócić do domu, bo już koniec odcinka. Wracamy do domu. I don't care. Nie patrzę się na nic. Jeśli coś będę przegapiał, to nie zwracajcie mi uwagi w komentarzach, bo ja to przegapiam specjalnie. Sam Beam będzie za 16 minut, czyli w następnym odcinku sobie po niego polecimy. Specjalnie jeszcze zrobię coś takiego, żeby zostało nam około 3 minuty i dopiero zacznę następny odcinek. Wtedy polecimy od razu do Sambinema i poczekamy na niego sobie. Postaram się to wyklarować tak, żeby był dzień. Naciskiem na postaram się, bo nic nie obiecuję. Płyń, płyń, rybko, płyń. Zostaw mnie, bydle! Bydle głupie! Zostaw! To mnie goni? Nie, odpuścił sobie. To dobrze.
Dobra, mamy troszkę nowych skanów. Troszkę nowych rzeczy, więc idziemy to od razu odłożymy do magazynu, bo why not? Dawaj. Wlazuj tu, panoju. Welcome on board, captain. Hello, my friend. Okej. Apteczki, jedzenie, woda. Dobra, to mogę podkładać. Jedną sobie wodę zostawię w ekwipunku, jedną rybkę też. To sobie zjem. Apteczki też odłożę. Nie wiem, po co ja noszę gaśnicę przy sobie. To narzędzie nawigacyjne na razie jeszcze tego nie testowałem, ani nie sprawdzałem, bo nie chcę tego zużyć niepotrzebnie. Czy my możemy coś nowego zrobić? Niezbyt. A wiecie, co moglibyśmy zrobić? To. Przyrząd wynurzeniowy. Guma silikonowa. Czy ja mam gumę silikonową? A jak nie? Kurde. Fuck. A jak nie, to z czego się robi gumę silikonową? Fuck. Dobra, polecimy jeszcze szybko sobie po gumę silikonową. Bo zgaduję, że nie mam. Ja nigdy nie robię zapasu gumy silikonowej. A nie mam. Okej, zwracam sam sobie honor. Idziemy po jedną rybkę. Ej, szczerze się nie spodziewałem, że ja będę miał gumę silikonową. Jak widać, jednak pomyślałem zrobić sobie zapas. O, panie żółweczka. No. Ty biedlaku, jaka ty szybka jesteś. Chodź tu. Przeszkadza mi to. No, chodź tu. Wyłącz mi to wszystko. Na razie mi to jest niepotrzebne, tylko baterie mi zżera. Dobra, możemy i tu wpłynąć. Tu też jest fabrykator. Okej. Okay. Przyrząd wynurzeniowy może nam... Wynurzeniowy może nam się przydać. Naprawdę. Jeszcze jedna wiadomość? Tu siedziba głównej altery, to może być nasze jedyne okno komunikacyjne. Nie możemy wysłać statku ratunkowego tak daleko, więc Aurora będziemy musieli się spotkać w połowie drogi. Wysłaliśmy schemat. Idziemy do... Jezu! Się nie będzie wiedział. Kuźwa! Gadali o kanapkach w tym czasie i o kawie. Nie wierzę w nich. Tu akcja ratunkowa gadają z gościem, który przeżył jako jedyny prawdopodobnie z całego tego gówna, który tu istnieje. A ci sobie o kanapkach i o kawie gadają. No dobrze, więc w tym miejscu się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Następnym polecimy do Sanbima. Mam nadzieję, że nie był nudny, może tak, no bo troszkę tak jakby nudno było, zwłaszcza przy zbieraniu rzeczy. Ale tam było ciekawie z tym lewiatanem. Więc trzymajcie się, do zobaczenia w następnych materiałach i cześć!